czwartek zostanie wprowadzona kolejna zmiana organizacji ruchu na remontowanym odcinku drogi wojewódzkiej 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Główną zmianą dla kierowców będzie przełożenie ruchu na ulicę Radwana z obecnie użytkowanej jezdni zachodniej od strony osiedla Słonecznego na nową konstrukcję jezdni od strony wschodniej, czyli tej od strony osiedla Ogrody. Ruch po nowej nawierzchni będzie odbywał się od ulicy Jana Pawła II do nowego połączenia z ulicą Denkowską. Tam wybudowane zostało rondo, ale to nie jedyne zmiany na remontowanym odcinku trasy wojewódzkiej. Zamknięty zostanie wlot zachodni ulicy Jana Pawła II, a do ruchu zostanie udostępniony wlot wschodni, symetrycznie jak jest to w tej chwili. Oznacza to, że otwarty zostanie wjazd z ulicy Radwana w osiedle Ogrody. Kierowcy z kolei nie będą mogli skręcać z ulicy Radwana w osiedle Słoneczne. Bez zmian z kolei pozostaje ruch na ulicy Polnej. Tak jak do tej pory, po Alei 3 Maja możliwa jest jazda tylko po jednym pasie i tylko w jednym kierunku. Realizowany przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski projekt Miasta Odnowa jest już na półmetku, co jest dobrą okazją do podsumowania tego, co udało się zrealizować dotychczas, a także tego, co jeszcze wciąż przed nami. Na co dzień już możemy obserwować efekty tego projektu, czyli mówimy tutaj o tak zwanym społeczeństwie obywatelskim, czyli o wszelkiego rodzaju konsultacjach społecznych, które miały miejsce i mają miejsce i będą miały miejsce, ponieważ chcemy wyjść do mieszkańców, żeby mieszkańcy decydowali o tym, co chcą, jakie projekty chcą, w jakiej formie, jeżeli już mamy pomysły, to w jakiej formie ten pomysł realizować. Przede wszystkim uczymy młodzież, dzieci samorządności, czyli powołujemy Młodzieżową Radę Miasta, czyli już regulamin jest opracowany, począwszy od zgłaszania kandydatur poprzez prezentację, wybory i do ogłoszenia wyników, czyli w listopadzie już będziemy mieli Młodzieżową Radę Miasta. Środki w wysokości 16 milionów złotych pozyskano z tak zwanych funduszy norweskich. Jednym z ważniejszych projektów jest utworzenie Ostrowieckiego Integratora Przedsiębiorczych. Ten ma powstać w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ulicy Sandomierskiej. Będą różnego rodzaju pracownie dla przedsiębiorców, dla osób, które będą chcieli otworzyć swoją działalność, pierwszych kroków spróbować. Będzie to miejsce, gdzie będą mogli zacząć stawiać kroki, czyli mówimy tutaj o profesjonalnej storalni, o profesjonalnej pracowni CNC, czyli wszelkiego rodzaju maszyny, które są sterowane komputerowo. Też będzie szwalnia i tutaj właśnie z tego, co Ostrowiec słynie, czyli całe wszystkie urządzenia szwalnicze, także profesjonalne hafciarki, mówimy tu oczywiście o maszynach i wszelkiego rodzaju, też będzie tutaj miejsce do uprawiania e-sportu, tak coraz bardziej popularnego wśród nie tylko młodzieży, ale też i osób już po edukacji. Ostrowiec Świętokrzyski ma norweskiego partnera, gminę Sogndal. Początkowo zakładano, że projekt zostanie zrealizowany do kwietnia przyszłego roku, ale ze względu na fakt, że pozyskano dodatkowe środki finansowe, to ostateczny termin wyznaczono na koniec 2024 roku. Senator Jarosław Rusiecki ogłosił w środę 23 sierpnia swój start w jesiennych wyborach parlamentarnych. Będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości z okręgu 82, obejmującym powiaty opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski i starachowicki. Bezpieczna przyszłość dla Polaków to Prawo i Sprawiedliwość. Bezpieczna przyszłość w wsparciu społecznym. Program Prawa i Sprawiedliwości jest realizowany i to, co obiecujemy, realizujemy. Tak było z 13 i 14 emeryturą, z waloryzacją, tak było z programem 500+, a wkrótce z programem 800+. Bezpieczna przyszłość Polaków to również nasze bezpieczeństwo o charakterze militarnym. O mandat senatorski z tego samego okręgu ubiega się Piotr Dasios, który ma być kandydatem tak zwanego paktu senackiego, czyli opozycyjnych komitetów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Startu nie wyklucza również prezydent Starachowic Marek Materek. Budynek Stali Kunów został wyremontowany. Zawodnicy czwartoligowego klubu będą przygotowywali się do meczu w znacznie lepszych warunkach. W pierwszej kolejności był wykonany taki mały remont z wymianą
urządzeń hydraulicznych, umywalek i tak dalej, kranów. Było również w tej części pomalowanie na kwotę około 70 tysięcy. Następnym działaniem było wykonanie fotowoltaiki, która służy jako instalacja grzewcza też w zimę. Jest instalacja zasilana z fotowoltaiki, koszt około 90 tysięcy. Pomalowana została elewacja budynku. Przy wejściu położona została natomiast kostka brukowa. Gmina w remont obiektu sportowego zainwestowała ponad 370 tysięcy złotych. No, może tego nie widać, ale to jednak są już takie poważne pieniądze, które na pewno Stalkunów i tutaj zarząd odczuwa. Zawodnicy najbardziej cieszą się z nowego ogrzewania, bowiem już nie będą musieli dogrzewać szatni grzejnikami. Do tej pory nie mieliśmy w środku jako takiego ogrzewania, było podłogowe, ale to nie odzwierciedlało tego, co jest teraz. Oczywiście zima nam to pokaże, jak to będzie wyglądało, ale na pewno teraz w każdym pomieszczeniu jest grzejnik, dostosowany do odpowiedniej temperatury. Remont budynku to dopiero początek. Burmistrz Kunowa nie ukrywa, że plany są, ale i potrzeby również, i to znacznie większe. Najważniejsze dla nas jest przebudowanie tego stadionu, tego miejsca, i to nastąpi po zmianie planu zagospodarowania, a to już niedługo, ponieważ chcemy, aby trybuny wyglądały bardzo estetycznie, z taką formą dachu, która jest, no, bardzo, powiem nieskromnie, piękna. Tu będzie przebudowana właśnie całkowicie ta trybuna, zadaszona, będzie płyta wymieniona z odwodnieniem. Na terenie stadionu zostaną wybudowane ciągi komunikacyjne, zaś w sąsiedztwie płyty głównej ma powstać boisko treningowe. Będzie buszla koncentrowa, która już nie będzie, płyta boiska służyła jako do ustawiania sceny, jak przyjadą jacyś fajni wykonawcy, tylko już będzie to gdzieś z boku, także to boisko tak samo oddychnie. Gmina ma pozwolenie na rozbudowę stadionu, pozostaje tylko kwestia pozyskania pieniędzy. Zdaniem włodarza Kunowa za 2 lata zawodnicy i mieszkańcy powinni cieszyć się z nowego obiektu. Wtorki z legendami. Na taki pomysł padli pracownicy Ostrowieckiego Biura Wystaw Artystycznych, organizując wakacyjne zajęcia, inspirowane miejskimi legendami spisanymi przez Wojciecha Kotasiaka w połączeniu z zajęciami artystycznymi. Pracujemy z miejską historią, zastanawiamy się, jak to wizualnie przedstawić, ale także szukamy nowych pomysłów, co obecnie może być miejską legendą. Wyobraźnia dzieci nie zna granic. Uczestnicy warsztatów bardzo kreatywnie spróbowali przedstawić m.in. genezę nazwy Ostrowca Świętokrzyskiego. Moja legenda jest, że Ostrowiec powstał od najostrzejszych gór na świecie, po których wszyscy się wspinali. Nie była to jedyna koncepcja. Moja legenda opowiada o tym, że Ostrowiec, a dokładnie jego nazwa, wzięła się stąd, że ludzie musieli bardzo ostrożnie jeździć i spacerować, bo byli wtedy mordercy i porywacze. Niekiedy pomysły dzieci odbiegały od tematu, ale imponowały za to oryginalnością. My stworzyliśmy dzisiaj komiks o ostrej teściowej, która opowiada, że... Jak ty to nazwałaś? Że... Syn z córką przychodzą na niedzielny obiad do teściowej. Kolejne zajęcia w ramach cyklu Wtorki z legendami odbędą się 29 sierpnia, czyli w ostatni wtorek wakacji. Organizatorzy nie wykluczają, że ten pomysł będzie realizowany także w roku szkolnym. Wszystko zależy od zainteresowania. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.